Przed wybuchem wojny miałem młodość i dzieciństwo do pozazdroszczenia bardzo piękne. Przed wojną praktycznie byłem we wszystkich krajach sąsiadujących z Polską. Nawet byłem w Szwecji. No i niestety, mając 15 lat, wybuchła wojna. W godzinach popołudniowych znowuż samoloty niemieckie rzucały bomby na miasto. I znowuż odniosły wielkie triumfy, bo do reszty zniszczyły zamek, który już wczoraj i przedwczoraj był niemal całkowicie zniszczony i znowuż padły trupy dzieci i kobiet i cywilnej ludności Warszawy jako ten wielki triumf armii niemieckiej, ten wielki triumf rzekomo humanitarnie prowadzonej wojny, jak Hitler wczoraj w zakłamaniu swoim opowiadał. My jesteśmy narodem żywym, narodem, który z pokolenia w pokolenie przekazywać będzie siłę i potęgę naszego ducha, który będzie się odbudowywał jak dawniej z barbarzyńskich najazdów. Życie podczas okupacji to było takie życie trochę z dnia na dzień. Bo jak się wychodziło rano, czy do szkoły, czy do pracy, to nie wiadomo, czy się wróci do domu już. Bo były przecież łapanki. Nie wiadomo było, co może człowieka zawsze spotkać. Właściwie wykształcenie te do małej matury tak zwanej właściwie odbyłem na kompletach całkowicie. Kiedy spotkałem mojego starszego kolegę ze szkoły, Jurka Gewina, pseudonim późniejszy Słoń, i on wciągnął mnie do konspiracji. Święta państwowe żeśmy wieszali, szczególnie na przewodach trakcyjnych, flagi państwowe. Poza tym malowało się na murach kotwice, znak Polski walczącej. Znałem Zośkę, Tadeusza Zawadzkiego. Z tym, że znałem go, nie przyjaźniłem się z nim, bo on był starszy ode mnie. Z Jankiem Rodowiczem byliśmy kolegami, byliśmy na studiach na jednym roku na Politechnice. Dziewczyny na randkę nigdy nie poszły z chłopakiem, nawet najprzystojniejszym, który nie był w konspiracji. Cała moja drużyna pierwsza w Zośce to była wszyscy koledzy z tej samej klasy. Nas trzymała jedna taka myśl, że tak powiem, zwalczenia Niemców, że kiedyś nadejdzie ten moment, że Niemców wyrzucimy, że nadejdzie właśnie Polska. Zaczęło się powstanie. Myśmy walczyli głównie w pierwszym okresie na cmentarzu żydowskim i ewangelickim. Cmentarz żydowski
przechodził kilka razy z rąk do rąk, ale siły niemieckie były przeważające. No i pierwsze, co było nas bardzo dokuczało, zaczęło naloty, samoloty. Na Woli, tak największym naszym sukcesem to było zdobycie obozu koncentracyjnego KL Warszał. W tym obozie byli przetrzymywani Żydzi, Żydzi prawie z całej Europy. Doszliśmy do Starego Miasta. To dla nas było trochę takim, trochę szokiem, bo na Woli było wszystko porozwalane. Wszystko to była bitwa straszna, a na Starym Mieście właściwie prawie nie było widać, że było powstanie. Był spokój, panował. Ale gorzej, rano tego samego dnia, który żeśmy przyszli na Stare Miasto, w plutonie nas było prawie 50 osób. Na Starym Mieście doszliśmy, liczymy, a nas jest tylko 17 w plutonie. Nasz pluton trzymał właśnie stanowiska na samym szpitalu u Jana Bożego. Pacjenci szpitala w tym czasie byli. Obsługi lekarskiej szpitala nie było, a to było dla nerwowo i umysłowo chorych. Takie silne dosyć było natarcie niemieckie i nas okrążyli. I był rozkaz wycofania do piwnicy, ale jeden z naszych jeszcze przedwojennych podoficerów nie bardzo zrozumiał rozkazu, że wycofania się do piwnicy, tylko zrozumiał, że wycofanie się. I część plutonu nielicznego wyprowadził i zdążył, że tak powiem, przed zamknięciem pierścienia przez Niemców wyprowadzić. I nas zostało w piwnicy tylko 7 osób. I byliśmy właściwie w pułapce. Żeśmy mieli z broni maszynowej 2 karabiny maszynowe. Żeśmy to ustawili przy okienkach. No i żeśmy tak właśnie to Niemcy ruszyli tak przed południem i do wieczora żeśmy jakoś się bronili. I wieczorem nagle słyszymy z dala głos Andrzeja Moro, jak krzyczy naprzód. I właśnie Andrzej Moro z resztą kompanii właśnie przyszedł do odsieczu. I właśnie i nas odbił. Trzeba było od ulicy Miodowej jak przebiec tam do wejścia do kanału i wchodzić. Wchodziło się jak do piekła. Ciemno. Nic nie widać. Wszystko śliskie. Wszystko jakieś takie obłe, mokre. Zaduch nieprzyjemny. W kanale było rozkaz taki, jak się zeszło na dół, to łapało się poprzednika za pasek z tyłu spodni. Jak żeśmy zeszli o godzinie 5 po południu, to żeśmy przez te ciemności szliśmy, dopiero żeśmy wyszli do wyjścia z kanału o godzinie 7 rano następnego dnia na ulicy Wareckiej. Byliśmy uratowani. A wieczorem zgromadzili nas tutaj zaraz w Alejach Ujazdowskich, zaraz przy Placu Trzech Krzyży. To jakiś budynek był ambasady. Pamiętam w ogródku
stoliki wystawione, krzesełeczka. I żeśmy w ogródku sobie na krzesełeczkach usiedli. Żyć nie umierać. Cisza, spokój, nie strzelają. No i nas, że niestety w Śródmieściu nie zostaniemy, pójdziemy na Czerniaków. No i doszliśmy aż do ulicy Wilanowskiej, wzdłuż Wisły. I tam dostaliśmy rozkaz zatrzymania się. I tam żeśmy zostali, aż do końca na przyczółku. Berlingowcy, jak przyszli przez Wisłę, to zdawałoby się, że teraz to w ogóle zwyciężymy przy takiej sile. Bo ich razem to chyba było powyżej 3000 ludzi. A nasza była nieduża gromadka. Jak można było przesłać ludzi kompletnie bez zaopatrzenia? Już nie mówię o jedzeniu, ale nawet zapasu amunicji nie mieli. Myśmy mówili, czekamy na ciebie, czerwona zaraza. I myśleliśmy, że jednak, pomimo tego, że czerwona zaraza, to jednak nam pomoże. Ale przyszli, stanęli nad brzegiem Wisły i przyglądali się, a nawet od czasu do czasu i po naszych stanowiskach ogniem artyleryjskich nas testowali. Został nam jeden dom na rogu ulicy Wilanowskiej. No i wtedy jakoś zostało się porozumienie właśnie z drugą stroną Wisły, że wieczorem nam dadzą zasłonę dymną i przyszłą łodzie po nas. Zasłona dymna była, tylko nie wieczorem, a w dzień. A łodzi żadnych nie było i nawet nie mieli zamiaru wysłać. Przypłynęła jedna łódź. I to, cośmy zobaczyli, to nie do uwierzenia. Bo ta łódź, jak przypłynęła, chmara berlingowców, ale z pięściami się rzuciła. Zaczęła jeden przez drugi przepychać, żeby się dostać na tę łódź. Myśmy z boku stali i ze zdumieniem patrzyli, że jak można tak. U nas jakoś w takich przypadkach nie zawsze był jakiś porządek. Wiadomo było, kto najpierw, kto później. Jakaś była zawsze wyznaczona kolejność, a tutaj kto silniejszy. No i ta łódź jednak nie dopłynęła do końca. Na środku Wisły została rozbita. Mnie osobiście drażni powiedzenie: Rosjanie wyzwolili Polskę. Rosjanie weszli 17 stycznia, a mnie 18. W nocy 18 na 19 NKWD aresztowali. Zaczęła się właściwie dla nas druga okupacja. Sąd skazał mnie na 15 lat więzienia za przynależność do AK, za pisanie pamiętników. Okazało się, że w tej nowej rzeczywistości nie wolno wspominać o starych dziejach. Że wiedziała, że ja byłem w AK, że ja byłem w konspiracji i to nie doniosło władzy. I żeby nie dziadkowie,
to nie wiem, co się z dziećmi by działo. Do domu dziecka bym poszło. Walczyliśmy o lepszą Polskę. Ale może się doczekamy. Nie trzeba tracić nadziei.